Witam w 170. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której powracam do bynajmniej nieporzuconego tematu wolności, tematu przewodniego tej audycji, i pochylam się nad tekstem artykułu Huberta Staśkiewicza pod tytułem Rozumienie libertarianizmu. Wprowadzenie. Aktualnie obserwowany wzrost zainteresowania doktryną libertarianizmu w polskim społeczeństwie każe, moim zdaniem, podjąć badania nad tym często uważanym za niszowy prądem intelektualnym. Jak stwierdził Marcin Chmielowski, ze względu na rozwój internetu jako medium dostarczającego informacji o świecie i dobrze ugruntowanego znaczenia organizacji libertariańskich w USA, którymi Polacy zawsze mocno się interesowali, można zakładać, że libertarianizm będzie stawał się w Polsce coraz popularniejszy. I powstał jako odpowiedź na politykę New Dealu Roosevelta w latach 30. właściwie. Nie ma co liczyć na masowe zaciekawienie przedstawicielami tego nurtu, ale możliwe jest zainteresowanie się nim przynajmniej części środowisk naukowych, czy szerzej opiniotwórczych. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, niniejszy artykuł poświęcony jest libertarianizmowi. Podejmuję próbę jego skategoryzowania, przedstawiam podstawowe założenia metodologiczne, poszukuję dla tej doktryny odpowiedniego usytuowania wśród innych doktryn politycznych. Uznaję to za kwestię istotną, ponieważ zgadzam się z twierdzeniem Justyny Miklaszewskiej, że głos libertarian pomimo radykalizmu wnosi istotny wkład do namysłu i refleksji toczonej nad kształtem i legitymacją współczesnego państwa. 1. Definiowanie liberalizmu i libertarianizmu. Próba zaprezentowania tradycji libertariańskiej sprawia trudność widoczną we wszystkich rozważaniach poświęconych myśli wolnościowej, a wynikająca z konieczności określenia samego terminu. Sama myśl libertariańska jest bardzo, bardzo młoda i swoimi korzeniami sięga zaledwie poprzedniego wieku, jego początków, choć niektórzy badacze doszukują się jego podwalin, jego korzeni jeszcze daleko, daleko u antycznych Greków, jeszcze w ich filozofii, jak i do scholastyki hiszpańskiej późnej sięgają także, jak i również do takich anarchoindywidualistów jak Lysander Spooner czy inni jego pokroju badacze i naukowcy, myśliciele, filozofowie. Jak słusznie zauważyła Magdalena Modrzejewska, pojęcie to ma niezwykle szeroki zakres znaczeniowy. Dodatkowy problem sprawia również fakt, że zakres ów zmieniał się w ciągu wieków, stąd trudno stworzyć jedną powszechnie obowiązującą i akceptowalną definicję. Słowa liberalny i libertariański, libertyński pochodzą od łacińskiego liber, które oznacza wolny. Tradycje wolnościowe wywodzą się z okresu oświecenia, z okresu po rewolucji francuskiej, z okresu, który tak naprawdę zaakcentował wolność jednostki, niezależność, indywidualizm i suwerenność na poziomie właśnie pojedynczym, nie kolektywnym. I niesubordynację, sprzeciw, bunt wobec świętej, jak się do tej pory uważało, władzy, czy to królewskiej, czy ludowej, przede wszystkim właśnie tej absolutnej, tej skupionej w rękach nielicznych, pojedynczych osób, oligarchów, monarchów. To właśnie w tej epoce opozycjoniści o nazwie liberales sprzeciwiali się arbitralnym rządom monarchii hiszpańskiej. Postulowali przeprowadzenie wielu reform społeczno-politycznych, takich jak zniesienie ustroju feudalnego, ograniczenie przywilejów szlacheckich, zastąpienie pańszczyzny wolnością gospodarczą, wprowadzenie równości obywateli wobec prawa, ograniczenie roli kościoła, zniesienie absolutyzmu, wprowadzenie demokracji opartej na konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy, czy też respektowanie praw człowieka, swobód obywatelskich i zasad tolerancji. Po zmianach społeczno-politycznych dokonanych w Europie na przełomie wieków XVIII i XIX, zwolennicy wolności stanęli przed koniecznością dopasowania swoich poglądów do nowej, otaczającej ich rzeczywistości. Stworzyli wtedy koncepcję państwa minimalnego, która stała się i do dzisiaj pozostała istotą liberalizmu klasycznego. Doktryna ta, podkreślając niezależność jednostek, uznaje za podstawową zasadę, mówiącą, że działalność aparatu państwowego powinna być ograniczona jedynie do minimum,
odgrywać rolę stróża nocnego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz powinna zapewniać istnienie wolnego rynku. Do zadań takiego państwa należą stanowienie prawa, ochrona przed przemocą, ochrona przed kradzieżą, ochrona przed oszustwem, zapewnienie egzekwowania prawa, zapewnianie egzekwowania swobodnie zawartych umów. Funkcjami takiego państwa są zatem zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, sądownictwo i egzekucja prawa, prowadzenie polityki zagranicznej, pobór podatków, ograniczona kodyfikacja rzeczywistości gospodarczej. Niektórzy minarchiści dopuszczają także opodatkowanie dobrowolne. W polskiej literaturze najbardziej popularna definicja została stworzona przez Marka Sobolewskiego. Prezentuje ona następujące pryncypia liberalizmu klasycznego: wiara w postęp, możliwość doskonalenia się, optymizm poznawczy, indywidualizm, prawa wolnościowe, własność prywatna, ograniczenie władzy aparatu państwowego, sceptycyzm wobec wizji stworzenia utopijnego państwa dobrobytu, welfare state. Alternatywną charakterystykę przedstawił Jan Lutyński, zwracając uwagę na 1. indywidualistyczną i racjonalistyczną naturę człowieka, 2. atomistyczną koncepcję społeczeństwa i 3. przyjęcie idei państwa jako stróża nocnego. Warto tutaj podkreślić szczególną rolę założenia prymatu jednostki nad społeczeństwem. Jednostka i jej dobro uznane są za naczelną wartość społeczną, której podporządkowana ma być organizacja społeczna. Grupy społeczne i państwo traktowane są w sposób podporządkowany jednostce, są narzędziami wspomagającymi jednostkę w jej dążeniu do pełnego rozwoju osobowości. Już w połowie XIX wieku postulat czystego laissez-faireizmu nie był tak święty i nienaruszalny w obozie liberałów, jak to skłonni są niektórzy dziś przypuszczać. John Stuart Mill wyróżnił nawet te dziedziny, w których rząd powinien przedsięwziąć zadania motywowane dobrem powszechnym i koniecznością troski o jednostki niezdolne do prowadzenia swoich interesów. Wymienił sferę wychowania, opiekę nad dziećmi małoletnimi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi umysłowo i starcami, interwencję państwa w stosunki pomiędzy pracodawcami i pracownikami, dotyczącą chociażby regulacji długości dnia pracy. Pod koniec XIX wieku nastąpił przełom. Pojęcie liberalizmu zaczęło nabierać nowych konotacji. O ile długoterminowe cele, stworzenie i utrzymanie jak największej sfery indywidualnej wolności pozostały bez zmian, o tyle środki zmierzające do ich osiągnięcia zaczęły się zmieniać. W Europie sugerowano, że aby zagwarantować wolność dla wszystkich, należy jeszcze bardziej zwiększyć regulacje publiczne w obszarze ekonomicznym oraz dać większą swobodę obyczajową, co zbliżało ten nurt do idei socjaldemokratycznych. Dlatego ten nowy liberalizm nazywano liberalizmem reformatorskim lub socjalnym liberalizmem. W Stanach Zjednoczonych ta sama koncepcja otrzymała również nazwę progresywizmu. Warto w tym miejscu nadmienić, że zmiana pojęcia liberalizmu w Stanach Zjednoczonych i kojarzenie go z bardziej socjalizującymi rozwiązaniami należy łączyć nie z okresem Nowego Ładu, jako zwykło się to powszechnie czynić, ale już z wcześniejszym okresem przełomu XIX i XX wieku ery progresywnej. W tej sytuacji adwersarze nowych liberałów, kładący większy nacisk na kontynuację ideału wolności niż na realizację ideału wolności, poszukiwali dla siebie innej nazwy. Większość z nich zaakceptowała termin libertarianie. Pierwotnie pojęcie libertarianizm było używane przez XVIII-wiecznych oświeceniowych wolnomyślicieli w nawiązaniu do metafizycznego przekonania o wolnej woli, stojącego w opozycji do determinizmu i fatalizmu. Pod koniec XIX wieku zaczęto nazywać tak także osoby aprobujące i broniące wolności, krytykujące nadmierne zakusy rządu. W dzisiejszych czasach libertarianizm kojarzony jest z doktryną polityczną skonstruowaną w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. przez Murraya Newtona Rothbarda, opozycyjną wobec egalitarystycznych tendencji współczesnego liberalizmu. W literaturze naukowej istnieją różnorodne definicje obecnego libertarianizmu. Według oksfordzkiej encyklopedii libertarianizm polityczny jest teorią odwołującą się do prawa swobodnego wyboru, występującą w co najmniej dwóch wariantach, z których każdy ma swoją podstawę w dziełach Johna Locke'a.
Punktem wyjścia pierwszego jest wyliczenie poszczególnych praw, o których często się powiada, iż są wychwytywane intuicyjnie. Wariant drugi prawa jednostki wywodzi z pewnych przyczynowych założeń w kwestii, co jest warunkiem wolności i efektywności życia społecznego. Z kolei Encyklopedia Britannica podaje, że libertarianizm to zbiór powiązanych filozofii politycznych, które uznają wolność za najwyższą wartość w polityce. W praktyce oznacza to położenie nacisku na indywidualną i polityczną wolność oraz dobrowolność zrzeszania się. The Fontana Dictionary of Modern Thought definiuje libertarianizm jako ekstremalną wersję politycznego liberalizmu, przeciwną wszelkim formom społecznej i prawnej dyskryminacji jednostek. Jest to kierunek sprzyjający absolutnie minimalnemu przymusowi społeczeństwa wobec wolności indywidualnego działania. Ciekawych słów użył także Karl Hess, który tłumaczył, iż libertarianizm to pogląd, że każdy człowiek jest absolutnym posiadaczem swego życia i ciała, z którego może korzystać jak uzna za stosowne, że wszystkie społeczne działania człowieka powinny być dobrowolne, że szacunek do podobnego i równoprawnego posiadania przez każdego innego człowieka życia, a co za tym idzie również własności prywatnej i owoców tego życia, stanowi podstawę etyczną społeczeństwa godnego człowieka otwartego. Że wszelkie relacje między ludźmi powinny być oparte na prawie kontraktowym, na umowach obopólnie dobrowolnie zawieranych i każda inicjacja agresji w jakimkolwiek stopniu, definiowanej jako konflikt o dobra rzadkie, włącznie z czasem i zdrowiem, jest zabroniona, jest nielegalna, jest karana, przewidzianą w prawie sankcją. Zgodnie z tym poglądem jedyną funkcją prawa czy rządu, jeśli już istnieje, jest zapewnienie tego rodzaju obrony przed przemocą, którą jednostka, gdyby miała potem wystarczające środki, zapewniłaby sobie sama. Na drodze na przykład prywatnych służb ochroniarskich. PAO. Ponadto Ron Paul dodał, że libertarianizm jest wrogiem całego rasizmu, ponieważ rasizm jest ideą kolektywną. Wolnościowcy nie przypisują ludziom kategorii, nie posiadają oni prawa dlatego, że są biali czy czarni, kobietami czy mężczyznami, heteroseksualni czy homoseksualni, większością czy mniejszością. Mają prawo, ponieważ są indywidualnościami. 2. Główne założenia libertarianizmu. Wiele założeń metodologicznych libertarianie zapośredniczyli z twórczości ekonomistów szkoły austriackiej. Za prekursora tej szkoły uważa się dziś przede wszystkim autora teorii użyteczności krańcowej Karla Mengera, urodzonego w Nowym Sączu. Józef Schumpeter napisał nawet, że Menger nie był niczyim uczniem, a to, co stworzył, nie traci na aktualności. Jego teoria wartości, ceny i dystrybucji jest najlepszą, jaką dysponujemy do dnia dzisiejszego. Do współautorów szkoły należy zaliczyć również jego podopiecznego Eugena von Bamberga, twórcę subiektywnej teorii procentu. Podstawowym założeniem szkoły austriackiej jest oczywiście zasada indywidualizmu metodologicznego. Menger, nie używając jeszcze tego pojęcia, mówił wtedy o metodzie atomistycznej, czyli opisywaniu zjawisk poprzez analizowanie ich podstawowych elementów. Ktokolwiek dąży do teoretycznego zrozumienia zjawisk gospodarki narodowej, winien cofnąć się do jej rzeczywistych elementów składowych, do jednostkowych gospodarek w ramach narodu oraz badać prawa, na mocy których te ostatnie konstytuują te pierwsze. Max Weber twierdził, że poszczególne byty społeczne powinny być postrzegane na podobieństwo jednostek ludzkich. Wspólnota realizuje swoje zadania wyłącznie za pośrednictwem jednej lub kilku jednostek, których działania są z nią związane w sposób wtórny, dodał kontynuator Ludwig von Mises. Warto tutaj zaznaczyć, iż uważna badaczka Modrzejewska precyzyjnie dostrzegła pewien spór pośród znawców libertarianizmu. Justyna Miklaszewska twierdzi, że libertariański indywidualizm rozumiany w kategoriach oświeceniowych przybiera formę indywidualizmu metodologicznego, starając się być jednocześnie systemem normatywnym. Z kolei James Buchanan rozróżnia jednak indywidualizm rozumiany jako sposób analizy i metody badawczej oraz indywidualizm jako system normatywny. Drugie istotne założenie w metodologii szkoły austriackiej to subiektywizm metodologiczny. Jest to stanowisko, według którego decydujący wpływ na zjawiska społeczne mają czynniki
czynniki subiektywne, takie jak wiedza, przekonania, przesądy, potrzeby i oczekiwania osób podejmujących działania. Stąd właśnie pochodna subiektywna teoria wartości. Trzecim założeniem jest antyempiryzm. To krytyczne podejście do empirycznego testowania, weryfikowania lub falsyfikowania teorii ekonomicznych. Przedstawiciele szkoły austriackiej twierdzą, że stosowanie metod nauk przyrodniczych do badania zjawisk społecznych nie może przynieść satysfakcjonujących rezultatów, że wiele czynników u człowieka nie jest tak samo mechaniczna, zero-jedynkowa i przewidywalna jak u zwierząt, u roślin, że nie da się ich wszystkich skategoryzować, sklasyfikować i uporządkować w pewien schemat, w pewien chronologiczny podział. Jest tak dlatego, że zjawiska społeczne są pochodną badań poszczególnych ludzi, jednostek bardzo różnorodnych i niejednakowych, a o ich przebiegu decydują fundamentalnie inne czynniki niż w przypadku zjawisk przyrodniczych, takie jak cele, zasoby, motywacje, instytucje i tym podobne. Między innymi też rozum. Ponadto zjawiska społeczne charakteryzują się dużą złożonością. O ich przebiegu decyduje splot wielu czynników i niepowtarzalnością, dlatego niemożliwe jest prowadzenie ich w dziedzinie eksperymentów powtarzalnych. Nierealne jest też wyizolowanie wpływu poszczególnych czynników na przebieg zjawisk oraz weryfikacja prognoz, bo nie żyjemy w próżni. Nie inaczej ma się sytuacja z naukami ścisłymi sensu stricte. Nie posiadamy zdolności profetycznych, nie przewidzimy, jak w krótkim czy długim czasie rozwiną się pewne zjawiska. Możemy jedynie gdybać, domniemywać i przypuszczać. Szkoła austriacka wyraża się z dezaprobatą i rezygnuje z matematycznego oraz statystycznego modelowania zjawisk i procesów społecznych. Nie potrafią oni, ci badacze, przetranslatować człowieka na język informatyczny czy matematyczny, uliczbowić go i przepisać jego życie na dane w tabelach, wykresach i diagramach, bo to jest zwyczajnie niemożliwe. Kolejnym założeniem jest podkreślanie roli niepewności w zjawiskach gospodarczych. Przedstawiciele tego nurtu uważają, że procesy gospodarcze charakteryzują się dużą dozą niepewności i stałymi zakłóceniami równowagi. W tych warunkach najlepszym rozwiązaniem koordynującym działalność podmiotów, jednostek gospodarujących według nich okazuje się wolny rynek. Umożliwia on pozyskiwanie informacji oraz ich stosowną weryfikację i interpretację, uczenie się. Głównie poprzez mechanizm cenowy. Niezbędna jest do tego celu swoboda kształtowania się cen, która to z kolei uzależniona jest od swobodnej konkurencji. Instytucje państwowe nigdy nie będą w stanie zastąpić wolnego rynku jako mechanizmu optymalnej alokacji dóbr, ponieważ będą miały zbyt ubogi zasób informacji, niedookreślonych, niepełnych, a pewnych ich kategorii nie posiadają najpewniej w ogóle, bo nie da się przewidzieć potrzeb i ogólnego zapotrzebowania na dane produkty, usługi, towary w danej chwili, w danym zakresie czasowym. Poza tym jedynie konsument dysponuje informacjami, co jest dla niego prywatnie najlepsze, najskuteczniejsze, najkorzystniejsze. Ostatnim istotnym założeniem jest apriorizm. To aprobata dla dedukcyjnego budowania teorii na podstawie ustalonych wcześniej aksjomatów. Dedukcja w ekonomii powinna, zdaniem ekonomistów austriackich, przyjąć postać werbalną, a nie sformalizowaną, typową dla logiki matematycznej. Przemawia za tym argument, że sformalizowane ujęcie aksjomatów i wnioskowań dotyczących ludzkiego działania wprawdzie jest precyzyjniejsze, ale pociąga za sobą utratę ich treści. Libertarianizm posiada jednocześnie własną metodologię opartą na założeniach ontologicznych i epistemologicznych. W ujęciu Maria Rothbarda są nimi. 1. Koncepcja samoposiadania. Według niej każdy człowiek jest wyłącznym posiadaczem swojego życia, ciała i członków do niego przylegających. Każdy kobieta i mężczyzna ma bezwarunkowe prawo do posiadania własnego ciała wynikające z samego faktu bycia człowiekiem rozumnym. Oznacza ono prawo do pełnej kontroli nad swoim ciałem,
bez dopuszczenia przymusowej ingerencji ze strony innych osób. Dlatego nie dopuszcza się m.in. umów niewolniczych, w których zrzekalibyśmy się tej własności na rzecz osób trzecich. Ponieważ każdy człowiek musi myśleć, poznawać, oceniać i wybierać własne sposoby utrzymania się przy życiu i własne drogi rozwoju, to prawo do samoposiadania umożliwia mu działanie w tych istotnych dla życia sferach bez skrępowań i ograniczeń narzucanych przez innych. Nie należymy do nikogo poza sobą. Nie możemy mieć panów, władców, ani kogoś, kto mógłby nami dysponować. Zanegowanie tego twierdzenia oznaczałoby zezwolenie na przyznawanie innym osobom prawa do ingerowania w jego życie, co doprowadziłoby do wynaturzeń. Ktoś mógłby posiadać innych, albo każdy mógłby posiadać każdego. Mielibyśmy więc do czynienia z niewolnictwem lub komunizmem. 2. Aksjomat nieagresji. W libertarianizmie naruszenie wolności drugiego człowieka nazywa się agresją, choć agresja szerzej to konflikt o dobra rzadkie, jak już wcześniej wspomniałem. Definiuje się ją jako zainicjowanie użycia lub groźbę użycia fizycznej lub psychicznej przemocy przeciwko osobie lub własności innego człowieka. Agresja jest więc synonimem pogwałcenia praw. Jednostka nie może inicjować przemocy. Użycie siły dopuszcza się tylko i wyłącznie w celu samoobrony. 3. Prawo własności. Jest ono tu rozumiane jako ogół dóbr wytworzonych przez człowieka, jak również tych uzyskanych na drodze podarunku lub dobrowolnej wymiany, spadku, darowizny, tudzież każdej formy transakcji, na przykład barterowej. Własność uznaje się za nierozłączną część wolności. Kradzież staje się formą inicjowania agresji łamiącą wyżej wymieniony aksjomat. W związku z tym każdy posiadacz danego dobra i jedynie on ma nieograniczone i bezwzględne prawo do dysponowania swoją własnością. W rzeczywistości nie istnieją prawa człowieka, które można by oddzielić od praw własności. Nawet prawo samoposiadania zahacza o tęże własność. Prawo człowieka do wolności i zgromadzeń jest niczym innym niż prawem własności polegającym na możliwości wynajęcia lub kupienia sali konferencyjnej, czy przebywania gdzieś. Prawo człowieka do wolności prasy to nic innego niż prawo do zakupienia materiałów, wydrukowania ulotek albo książek, a następnie sprzedania ich każdemu chętnego do ich nabycia i zawarcie tam własnych myśli, przelanych na papier. Nie należy zatem przedkładać praw człowieka nad prawo do własności, gdyż to pierwsze pojęcie jest nadużywane, abstrakcyjne, niemożliwe do zagwarantowania bez praw własności, które są zawsze nadrzędne i pierwszorzędne. Prawa jednostki pozostają absolutne, ale są to prawa własności. 4. Wolny rynek. Zwolennicy libertarianizmu uznają wolny rynek za optymalną formę organizacji społeczeństwa, która opiera się na wyborze, dobrowolnych umowach oraz nie podlega przymusowi. Takie rozwiązanie uważają za sprawne, wydajne ekonomicznie i etycznie. Toteż postulują praktycznie całkowite poddanie mechanizmom rynkowym wszystkich gałęzi gospodarki, nie wykluczając służby zdrowia i szkolnictwa. Są przeciwko ministerstwom edukacji, odgórnie narzuconym przez państwo programom szkolnym oraz obowiązkowi szkolnemu i funduszowi zdrowia. 5. Zasada nie ma przestępstwa bez ofiary. W myśl tego twierdzenia takie zjawiska jak pornografia, prostytucja, zboczenia seksualne, posiadanie i używanie narkotyków czy gry hazardowe nie mogą być karane, gdyż nie następuje tu naruszenie czyjejś nietykalności osobistej bądź własności, więc powinny podlegać zasadom wolnego rynku. Każdy, kto uszkadza się, szkodzi sobie na własne życzenie, robi to na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i ma pełne prawo do krzywdzenia siebie, nawet do samobójstwa, jeśli uzna, że powinien zakończyć swój żywot w taki, a nie inny sposób. Jest posiadaczem swojego ciała i życia, więc ma prawo podyktować się tą zasadą i zrobić z niej użytek i w taki sposób nim dysponować, jaki uzna za zasadne. 6. Niechęć do instytucji państwa. Kwestia jego istnienia jest najistotniejszym przedmiotem sporu pomiędzy dwoma głównymi nurtami libertarianizmu: minarchizmem, widzącym konieczność i dopuszczającym egzystencję państwa, a anarchokapitalizmem wreszcie, domagającym się prywatyzacji także takich jego instytucji jak policja,
siły zbrojne i wymiar sprawiedliwości z sądownictwem włącznie. Alternatywną koncepcję przedstawił David Boas, wymieniając 1. indywidualizm, 2. prawa indywidualne, 3. ład spontaniczny, 4. rządy prawa, 5. ograniczony rząd, 6. wolny rynek, 7. cnotę wytwórczości, 8. naturalną harmonię interesów i 9. pokój. Libertarianie uważają jednostkę za podstawowy element analizy i tylko bowiem jednostki podejmują decyzje i są odpowiedzialne za swoje działania. Nie mogą tego robić kolektywy, narody, plemiona, rodziny w całości, grupy rówieśnicze, nie mogą tego robić partie polityczne, nie mogą tego robić związki zawodowe, ani grupy wyznaniowe, czy inne organizacje. Libertarianie utrzymują, że wszelkie relacje pomiędzy ludźmi powinny się opierać na zasadzie dobrowolności. Jedynie działania, które pociągają za sobą użycie siły przeciwko tym, którzy siły nie używają, winny być zabronione przez prawo. Takim działaniem jest morderstwo, gwałt, grabież, porwanie czy oszustwo. John Hospers uzupełnił ten katalog o filozofię osobistej wolności, wolności każdej osoby, by wieść życie zgodne z własnym wyborem, zakładając przy tym, że nie będzie on stosował przymusu wobec innych osób, powstrzymując ich tym samym od życia zgodnie z ich wyborami. Libertarianie utrzymują, że jest to niezbywalne prawo człowieka, dlatego też libertarianizm oznacza całkowite oddanie idei jednostkowych praw. Jak celnie stwierdziła Modrzejewska, we wszystkich teoriach libertariańskich prawa naturalne są interpretowane tylko w sposób negatywny prawa od, a nie pozytywny prawa do. Inny badacz Norman Barry zwrócił uwagę na to, że nurt libertariański opiera się w znacznej mierze na kontrastach i przeciwstawianiu sobie wolności i siły, państwa i społeczeństwa, dobrowolności i przymusu. 3. Umiejscowienie libertarianizmu na scenie doktryn politycznych. Libertarianizm nie wpisuje się w klasyczną dychotomiczną oś polityczną, choćby reprezentowaną przez Davida Nolana i innych jego pokroju badaczy. Nie występuje na płaszczyźnie klasycznego podziału lewicy i prawicy. Funkcjonuje na osi dwu- lub trójwymiarowej nawet, która w dzisiejszych czasach byłaby wskazana, ponieważ poprzednia wydaje się już być od czasów międzywojnia anachroniczna i niedoskonała, nieprzystająca do obecnych realiów przy tak dalekim rozstrzeleniu doktryn i ideologii. Występuje niejako gdzieś ponad, poza tą osią. Do sklasyfikowania libertarianizmu na scenie politycznej nie wystarczy tradycyjny jednowymiarowy podział, jak już wspomniałem. Myśl libertariańska odznacza się bowiem wielowymiarowością. Jej głównym wyznacznikiem jest stosunek państwo-jednostka, wolność-niewola, indywidualizm-kolektywizm na płaszczyźnie polityczno-społecznej i ekonomicznej. Libertarianizm polityczny to przekonanie, że obywatele są podstawą prawa, sami w sobie. Zorganizowane społeczeństwo wraz ze swoimi instytucjami powinno chronić wolność pojedynczych jednostek bez faworyzowania tych o wyższej pozycji społecznej czy majętności. Na płaszczyźnie politycznej libertarianie opowiadają się więc za państwem indywidualistycznym, swoistym mega stowarzyszeniem dobrowolnych stowarzyszeń, które formują się w środowisku pozbawionym przymusu. Libertarianizm społeczny natomiast obejmuje takie kwestie jak wolność seksualna, wolność sumienia, wolność wyznania, wolność słowa, druku i wypowiedzi. Jego poplecznicy mocno sprzeciwiają się obowiązkowej służbie wojskowej oraz ingerencji państwa w życie prywatne jednostek, które powinny mieć prawo do własnej moralności, a w skrajności także do czynienia szkody samym sobie. Jest to nie do pogodzenia z wieloma współcześnie istniejącymi nurtami, takimi jak choćby nacjonalizm. Libertarianie postulują zatem legalizację narkotyków, prostytucji, pornografii oraz hazardu, a także opowiadają się za dobrowolnością w sprawach aborcji, eutanazji, antykoncepcji czy współżycia seksualnego nieletnich. Nie jest to jednak przejaw relatywizmu moralnego, lecz walka z powszechną etyką zbiorowości oraz urzędniczymi przepisami dotyczącymi kwestii sumienia, które to pełne uprzedzeń ograniczają swobodę jednostki. Jednakże w kwestiach społecznych czy kwestiach etycznych, a raczej bliższych obyczajowości, libertarianie również są podzieleni.
bowiem występuje u nich tak, powiedzmy, lewoskrętna, jak i prawoskrętna mniejszość, która nie jest ze sobą do końca zgodna w tych pryncypiach. Są libertarianie pro-life i pro-choice, są paleo-libertarianie tak zwani i tak zwani libertarianie lewicowi, czy też bardziej społeczni, chociaż nazwałbym ich raczej... No i to jest właśnie trudny moment w takiej definicji. Nazwałbym ich raczej lewoskrętnymi, ale można tutaj podzielić ich na wiele, wiele różnych odmian, czego tutaj nie będę się podejmował. Na przykład są to agoryści między innymi, na przykład są to anarchokomuniści, nieraz możemy do nich także zaliczyć syndykalistów, ale przede wszystkim są to społecznicy, tak? Pochylający się bardziej nad myślą socjalną, ale nie w ujęciu gospodarczym, wręcz przeciwnie. W ujęciu obyczajowym przede wszystkim. Czyli, jak wspomniałem wyżej, bardziej nie tyle relatywizują moralność, co poddają liberalizacji swobodę dysponowania ciałem i umysłem. Są bardziej przychylni dobrowolności decyzyjnej człowieka i bardziej tolerancyjni i otwarci. To jest idealne określenie. Bardziej przychylni różnego rodzaju odstępstwom od ustanowionych norm etycznych i tym podobnych. Takie ujmowanie wolności zaczerpnięto z myśli anarchistycznej. W tym przypadku libertarianizm w swoich propozycjach organizacji porządku społecznego jest zdecydowanie bliższy odłamom skrajnie lewicowym niż konserwatywnej wizji państwa, silnie scentralizowanego. Z kolei w sferze ekonomicznej libertarianizm gospodarczy można uznać za radykalnie prawicowy, gdyż zaciekle walczy z mitami polityki opiekuńczej, interwencjonizmem rządu, wysokimi podatkami i redystrybucją. Dyktat ekonomii z najlepszymi tradycjami szkoły austriackiej powinien być wszechwładny. Stosunki między podmiotami opierają się na zrozumieniu obostronnych korzyści wynikających z dobrowolności zawierania umów. Rynek to środowisko doskonałe, samoregulujące się i optymalizujące współpracę. Upierając się przy tradycyjnej klasyfikacji doktryn politycznych, otrzymalibyśmy ideologię pełną paradoksów i niemożliwą do zgeneralizowania. Dlatego warto w tym miejscu przedstawić podział dwuosiowy, podejście autorstwa Davida Nolana. Wedle powyższego ujęcia tylko libertarianizm domaga się niemal absolutnej wolności w każdej dziedzinie życia i właśnie dlatego znajduje się na przeciwległym biegunie w stosunku do wszystkich ideologii totalitarnych. Francesco Nitti, liberalny premier Włoch z lat 1919-20, należący do tzw. koncentracji antyfaszystowskiej, w 1926 roku napisał nawet, że faszyzm i bolszewizm nie opierają się na przeciwstawnych zasadach. Oznaczają one zaprzeczenie tych samych zasad wolności i ładu. Zasad z 1789 roku, zasad amerykańskiej konstytucji i angielskiego prawa publicznego. Są one zaprzeczeniem wszystkich podstaw nowoczesnej cywilizacji i wolności. Mamy tu więc do czynienia z zdecydowanym potępieniem zarówno faszyzmu, nazizmu, jak i komunizmu, które, jak słusznie moim zdaniem zauważył Ariel Wodniczak, były przejawami moralnej choroby w Europie i powinny zostać odrzucone na wstępie przez każdego wolnościowca, nie rozpatrywane w ogóle jako poważne. Konkluzja. Czy libertarianizm posiada implikacje praktyczne? Tomasz Teluk stwierdza, filozofia libertariańska staje się coraz bardziej popularna, a jej ekspansja wiąże się z umiejętnym wykorzystywaniem przez wolnorynkowców nowych mediów elektronicznych jako alternatywy dla proetatystycznych kanałów tradycyjnych. Bez wątpienia jest ideą, która sprzyja ograniczaniu władzy, jednak fanfary towarzyszące rewolucji informatycznej wydają się przedwczesne. Co prawda, teoretyczne podstawy
podstawy analizy tzw. gospodarki opartej na wiedzy opierają się na osiągnięciach ekonomii austriackiej. Podstawą procesów globalizacyjnych są jednak w większości wciąż praktyki interwencjonistyczne. Rzeczywistość wydaje się aktualnie zmierzać w odwrotnym kierunku niż życzyliby sobie tego teoretycy libertariańskiej koncepcji państwa. Co prawda na arenie międzynarodowej funkcjonuje jeszcze ład anarchistyczny, lecz tendencje do jego likwidacji i uregulowania są silne. Ustanowienie monopolistycznej i politycznej nadbudowy globalizacji byłoby zwycięstwem etatyzmu i kolektywizmu. Równie pesymistyczne muszą być wnioski wyciągnięte ze spojrzenia na funkcjonowanie państw narodowych. Co prawda, tendencje integracyjne są silne. Wiodącej roli w budowaniu rzeczywistości politycznej nie odgrywają wolno konkurencyjne rynki, lecz protekcjonistyczne rządy. Dlatego bliższe prawdzie są kasandryczne przepowiednie o wykorzystaniu nowych technologii do coraz większego, wręcz krytycznego ograniczania wolności jednostki przez rządy niż zapewnienia o narastającej erze wolności i wirtualnego libertariańskiego raju. Ta emocjonalna i defetystyczna wizja Teluka wydaje się mi dalece przesadzona. Podobnie jak w momencie powstania dwudziestowieczna, myśl libertariańska stanowiła ciekawą próbę odpowiedzi na zagrożenia płynące zarówno ze strony egalitarystycznego, lewicującego liberalizmu, jak i komunistycznego autorytaryzmu, tak i obecnie pozostaje istotnym i merytorycznym, choć rzeczywiście słabo słyszalnym głosem w dyskusji na temat obrony wolności jednostki. Jednakże z roku na rok, jak zauważamy, rośnie w siłę. Filozofia wolności, myśl wolnościowa znajduje aprobatę i poklask wśród coraz większej ilości zwolenników. Coraz szersze są grona jego kontynuatorów, jego różnych działaczy, aktywistów, jego wspierających i popleczników przede wszystkim. Coraz więcej jest libertarian na salach wykładowych, na wielkich zjazdach, stowarzyszeniach, czy jak choćby ostatnio zagościli w Sejmie na takiej wielkiej organizacji wolnościowej, na właśnie. I tam pokazujemy naszą siłę, tam pokazujemy naszą prawdziwą wartość, tam pokazujemy, jak wzrastamy, jak odnajdujemy się w dzisiejszym świecie, jak budujemy naszą potęgę stopniowo, nasilając te ruchy liczebnie, a także jak przebijamy się do świadomości ludzkiej, jak zyskujemy aprobatę. I ja reprezentuję raczej optymistyczną wizję, że w dalszej perspektywie czasowej będzie się to nasilać, że będziemy jedynie się rozwijać i zdobywać coraz większe poparcie w społeczeństwie, że kiedyś w końcu po kilku przemianach pokoleniowych, bo przecież nie od razu, trafimy na podatny grunt i ta myśl znajdzie pozytywne rozwiązanie, znajdzie zakończenie takie, że w końcu zostanie wprowadzona w życie, że w końcu zostanie odkryta na nowo i zaimplementowana przez naszych kontynuatorów, że nie pójdzie na marne i to, o co dzisiaj walczymy, zostanie obronione, to zostanie zwycięzcą w boju idei, że wysunie się na czoło, naprzód tego orszaku, że tak naprawdę zdołamy uderzyć do świadomości ludzkiej. Zdołamy się tam zakorzenić i zainteresować tą myślą, zaciekawić i wygrać z etatyzmem przede wszystkim. Że wizja pana Teluka zostanie obalona, że ta globalizacja, ta mechanizacja świata, ta mnogość kanałów informacji i inwigilacji przełoży się także na plus dla sprawy wolności, bo owszem, łatwiej jest rządowi nowymi mechanizmami, nowymi kanałami docierać do swoich wyznawców, do swoich orędowników czy akolitów, ale również nam jest łatwiej. To jest działanie równoległe, to działanie na dwa fronty, to nowa szansa, która stoi przed nami otworem. My także możemy skorzystać z tej broni i wymierzyć ją w stronę przeciwną. Tego, który ją stworzył, w tego, który ją używa, możemy go pokonać jego własnymi siłami. Bowiem odpowiedni zwrot tychże
mechanizmów, tychże mediów, tychże maszyn i technologii również może przyczynić się sprawie wolnościowej, rozszerzając zakres tej wiedzy przyswajalnej i pozwalając na naprawdę bogatą dystrybucję, pozwalając na to, by w każdym domu zagrzmiał libertariański grom. Znajdowanie się często na obrzeżach naukowego i publicznego dyskursu libertarianie zawdzięczają jednak w mojej opinii głównie sami sobie, a nie tylko lewicowym dworom intelektualistów. Przede wszystkim winny jest skrajny charakter głoszonych przez nich tez i poglądów, który należy do przedmiotu głównej krytyki ze strony oponentów. Ale wkrótce może się to zmienić. Wkrótce nie musi być jedynie utopijną wizją fantastów i marzycieli. Naprawdę może wejść w życie i urzeczywistnić się, nabrać charakteru realnego i jawić się jako zupełnie normalny i zupełnie zbieżny z naturą, ze stanem rzeczy aktualnym. Należy przestrzec i zapamiętać, że ślepe wprowadzanie jakiejkolwiek ideologii zakrawa o terror, gdyż wymaga dalece posuniętej inżynierii społecznej. Reasumując, warto przytoczyć słowa Ludwiga von Misesa, iż celem teorii wolnościowych jest w praktyce pokojowa współpraca wszystkich środków produkcji, wszystkich ludzi, jak również pokój pomiędzy narodami. Jeśli wszędzie własność środków produkcji będzie się znajdowała w rękach prywatnych, a prawa, sądy i administracja będą traktowały obcokrajowców i obywateli na takich samych warunkach, to nie będzie miało dużego znaczenia to, gdzie przebiegają granice państw. Nie będzie już się opłacało prowadzić wojen, nie będzie powodów do agresji. Wszystkie narody będą mogły współistnieć w pokoju. A my zwyciężymy, a nasza wizja pozostanie na placu boju jako ta zwycięska, jako ta, której ręka zostanie w glorii chwały uniesiona ku górze. A to nasza myśl wybije się ponad wszystkie i okaże się najbardziej skuteczną, najbardziej aktualną i najbardziej zrozumiałą i prostą do przyswojenia, najbardziej zbieżną z tym, czego pragną ludzie, czego chcą, jacy są. Oni to odkryją i zrozumieją. Jeśli my odpowiednio dopomożemy temu samoistnemu procesowi wolnościowania się. Jeśli my wykroczymy poza naszą strefę komfortu i zaczniemy wychodzić do nich i prezentować tą myśl, przekazywać ją, jeśli my będziemy potrafili być fajni i przekonać ich do tego, by nas słuchali, przekonać ich do tego, by zrozumieli i zaakceptowali. Bardzo dziękuję.